Bojaźń drży przed karą. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 18 werset. Na początku 1978 roku policja odkryła w Belgradzie byłego żołnierza, który ze strachu przed karą ukrywał się na poddaszu swojego domu. I to już od roku 1945. W roku 1943 przyłączył się on do partyzantów, którymi dowodził komunista Józip Broz Tito. 3 miesiące później został on schwytany przez Niemców, a następnie przyłączył się do pewnej grupy, która walczyła przeciwko komunistom. Jednak Tito zwyciężył i został przywódcą kraju. Ów były żołnierz bał się kary za swoje poczynania w czasie II wojny światowej i dlatego właśnie się ukrywał. Kiedy to sobie postanowił, miał niespełna 32 lata, a kiedy go odkryto, miał 64. Połowę swojego życia ukrywał się, ponieważ bał się kary. Gdy go odnaleziono, dowiedział się, że nic nie miano mu do zarzucenia i że nigdy nie został oskarżony. On sam nałożył na siebie karę i to na całe 32 lata. Jego bojaźń drżała przed karą i to przez pół życia. Czyż i dzisiaj nie istnieją ludzie, którzy omijają Boga szerokim łukiem, ponieważ się Go boją, tacy, którzy nie wiedzą, jak dalece może uwolnić Ewangelia łaski? Bóg nienawidzi grzechu, ale jednocześnie miłuje każdego człowieka, a udowodnił to tym, że posłał na ziemię swojego jedynego Syna, o czym czytamy w Ewangelii Jana 3, rozdział 16, werset. Jeśli ty, który słuchasz tych słów, również boisz się Boga i jesteś wrogo usposobiony wobec Niego, proszę Cię, abyś nabrał odwagi, aby do Niego przyjść. Bóg jest Bogiem łaskawym, który jest gotowy, aby Ci przebaczyć. On pragnie zabrać Ci Twój strach i podarować Ci pokój, który już nigdy nie ustanie. Wszak Bóg obiecał krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, 7 werset. Odważysz się wkroczyć jeszcze dziś na tę drogę wolności?